Zapraszam wszystkich na 9 odcinek z serii Państwa Świata. Tematem tego odcinka będzie Armenia. Armenia to państwo położone na pograniczu Europy i Azji. Armenia graniczy od północy z Gruzją, od południa z Iranem i jezerską Eskalwą, a od wschodu z Azerbejdżanem, a od zachodu z Turcją. Armenia nie posiada dostępu do morza. Nazwa państwa pochodzi od perskiej nazwy Armanestan i Arman, znalezionych w starożytnych inskrypcjach. Sami Ormianie nazywają siebie Hayer, a swój kraj Hayastan, czyli kraj Hajów. Flaga Armenii składa się z trzech horyzontalnie ułożonych pasów: czerwonego, błękitnego i pomarańczowego. Czerwony oznacza przelaną krew ormiańskich bohaterów za wolność. Błękitny to kolor nieba, symbolizuje także nadzieję. Pomarańczowy symbolizuje bogactwa pochodzące z ciężkiej pracy. Armenia uzyskała niepodległość w 1991 roku w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Powierzchnia kraju to około 30 tysięcy km kwadratowych. Liczba ludności Armenii to blisko 3 miliony mieszkańców. Stolicą tego kaukaskiego kraju jest Erywań. Armenia jest demokracją parlamentarną, której ustrój polityczny wzorowany jest na rozwiązaniach zachodnioeuropejskich. Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Narodowego, a władza wykonawcza do rządu. Językiem urzędowym jest ormiański. Jednostką monetarną jest dram. Kraj podzielony jest na 10 prowincji i jedno miasto wydzielone. Ponad 80% Ormian należy do apostolskiego kościoła ormiańskiego. Najwyższym szczytem kraju jest obecnie wygasły wulkan Aragac o wysokości 4090 metrów nad poziomem morza. Główną rzeką Armenii jest Araks. Największym jeziorem w Armenii jest Sevan. To największe jezioro Kaukazu i zarazem jedno z najwyżej położonych na świecie. 90% kraju leży na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Armenia jest najstarszym krajem chrześcijańskim na świecie. Władca Tiridates przyjął chrzest w 301 roku naszej ery. Ormianie mają swój własny język i alfabet stworzony w V wieku przez Mesropa Masztoca. Narodowym alkoholem jest ogi, czyli wódka o owocowym smaku. Narodowym napojem jest kawa. Narodowym owocem Armenii jest morela. W 1915 roku podczas I wojny światowej doszło do tureckiej rzezi Ormian, w wyniku której życie straciło 30% ówczesnej populacji Armenii, czyli ponad 1 000 000 osób. Po II wojnie światowej Armenia stała się najbogatszą republiką Związku Radzieckiego. W 2011 roku Armenia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła w szkołach obowiązkową grę w szachy. Od 2012 roku w Armenii nie ma zmiany czasu zimowego na letni. Najbardziej popularnym gatunkiem muzycznym w tym kraju jest jazz. Na świecie jest ponad 11 milionów Ormian, jednak tylko 3 miliony mieszka na terenie kraju. Bardzo popularny w USA i na świecie zespół rockowy System of a Down składa się z muzyków pochodzenia ormiańskiego. Najwyższa odnotowana temperatura to 43 stopnie Celsjusza, a najniższa odnotowana temperatura to minus 42 stopnie Celsjusza. Krajową domeną internetową jest .am, na przykład www.google.am. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, jeśli nie, to w dół, a jeśli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję i kliknij w dzwoneczek. Za mikrofonem był Ilan01.